Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj złożymy sobie komputer, ale komputer może nie gamingowy, nie nazwę go gamingowym, złożymy sobie komputer do codziennej pracy. No, i zobaczymy, ile musimy wydać na komputer, który oczywiście stacjonarny, który będzie nam zaspokoił nasze potrzeby biurowe do biurowej pracy, do takiego użytku codziennego, do grania oczywiście ze zintegrowanym układem graficznym, więc jakieś gierki pewnie na nim pójdą. Natomiast taką podstawową, podstawową jednostkę do pracy sobie dzisiaj zbudujemy i zobaczymy, ile nas to będzie kosztować. No to lecimy. No i moi drodzy zaczniemy sobie na początek od takiego zestawu komputerowego biurowego Generalnie to będzie do pracy, no bo gamingowy wiadomo, wszędzie komputery gamingowe Ale przydałoby się też zwrócić uwagę na e, użytkowników, który, którzy potrzebują komputer do zadań tak naprawdę codziennych I tutaj z możliwością oczywiście upgrade'u e, na komputer do grania Ale tutaj skupimy się na komputerze takim typowym do codziennej pracy No i na początek wiedzie nam procesor Intel Core i3 12100 no i tutaj mamy przede wszystkim, moi drodzy, i trujeczkę, która tak naprawdę ma 3,3 GHz, boostuje do 4,3 w trybie turbo, więc wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Co jest atutem tego procesora, to jeszcze to, że mamy tutaj zintegrowaną kartę graficzną, zintegrowany układ Intel UHD Graphic 730, czyli nie potrzebujemy dodatkowej karty graficznej, więc to będzie dużym atutem w naszym dzisiejszym zestawie do takiej codziennej pracy. Dalej musimy to na czymś osadzić, więc tutaj walniemy sobie taką płytkę główną Jest to Asus Prime B660 z Wi-Fi na DDR4, tak jak mówiłem Generalnie złączy z tyłu nam w zupełności powinno wystarczyć. Mamy tutaj łącznie w sumie to aż 6 portów USB typu A, zawsze możemy sobie to jakimś hubem tam rozszerzyć. Mamy co najważniejsze kartę sieciową lanową, ale jakbyśmy nie potrzebowali, jakbyśmy nie mieli dostępu do kabla, mamy sieć Wi-Fi, moi drodzy, tutaj mamy antenę taką w zestawie, możecie sobie zobaczyć. Raz wam pokażę, gdzie ona tutaj jest. Na którym źle? O, tu jakieś zdjęcia y, ludzi, tutaj. O, tu jest na tym renderze. Zobaczcie, moi drodzy, mamy antenę zewnętrzną, i te anteny mają bardzo dobry zasięg, bo ja osobiście używam na troszeczkę innej płycie głównej e, pod AMD, ale używam tutaj e, karty na Wi-Fi i zasięg jest bardzo dobry. No, te kabelki czasem trochę są za krótkie, ale zasięg jest naprawdę całkiem spoko, więc tutaj nie musimy inwestować w dodatkową kartę bezprzewodową, a mamy zawsze e, jakiś zapas, jakbyśmy albo nie mieli właśnie dostępu po kablu, albo by się coś z kablem zadziało. Generalnie jeżeli chodzi o płytę główną mojotę, to, to z takich najważniejszych rzeczy, no możemy nawet dziewiątkę obsadzić. Natomiast tak, oczywiście dwunastą i trzynastą generację. Jakbyśmy chcieli sobie wymienić, tylko tutaj mamy dedery czwórki. E, jakbyśmy chcieli sobie wymienić to e, pod e, generację np. 13, możemy sobie takiego proca e, tutaj posadzić. Możemy też proces upgrade'ować, jakby nam się odwidziało, że chcemy jednak jakąś tam potężniejszą konfigurację, potężniejszą kartę graficzną. Zawsze zestaw możemy później zmodernizować. E, oczywiście, jeżeli chodzi o złącza, to mamy tutaj e, na, z najważniejszych NVMe 4.0 e, 4 dwie sztuki. To nam też w zupełności powinno wystarczyć. E, mamy też standardowe PCIe. No, PCI Express oczywiście razy 16 jedno e, i taka płyta główna w zupełności powinna Wam wystarczyć. E, lecąc dalej pamięci. Pamięci tutaj szału nie ma tak naprawdę. g e, Rip -Jobsy. Naprawdę fajne, fajne pamięci, i tutaj ja użytkowałem osobiście, też nie miałem z nimi najmniejszego problemu. E, wydaje mi się, że bardzo fajna cena pod tą konfigurację w zupełności 3200 CL16. E, dokładnie tutaj powinniśmy mieć w całej specyfikacji wszystkie timingi wypisane. Nie wiem, czy tutaj będą. E, mamy 18, 18, 38. 16, 18, 18, 38. E, no, są to pamięci adekwatne do wydajnych, do swojej ceny wydaje mi się, że taki produkt będzie ze spokojem tutaj współgrał z naszą platformą Dysk. Dysk ważna kwestia i to tutaj teraz zależy od potrzeb generalnie tak uśredniłem, wybrałem 500 GB, jest to łącznie na system i na dane wydaje mi się, że do takiej pracy tak naprawdę biurowej, gdzie nie instalujemy gier chociaż tutaj też jakieś gry pójdą, bo mamy zintegrowany układ graficzny, więc ten, ten układ graficzny nie jest jakiś tam Ee, że odpalimy tylko Word i Film, natomiast taką wigierkę taką starszą e, możemy sobie oczywiście odpalić nie nastawiałbym się na nie wiadomo co, ale zawsze możemy próbować dodatkowo właśnie ten dysk, dysk 500GB jeżeli byście chcieli można zawsze rozszerzyć do 1000GB czyli 1TB, jest to różnica tam 100 zł, 130 zł natomiast ja tutaj użyłem, tak jak mówię, dysku Samsunga 980 o pojemności 500GB no i to wszystko musimy gdzieś upchnąć, moi drodzy tutaj obudowa też szału nie ma Dlatego, że kierowałem się też głównie ceną, cena jakość, no i tutaj mamy Endorfi Ventum 200 Solida. Generalnie komputer nie będzie się za bardzo przegrzewał, bo nie ma co się nagrzewać. I trujeczka chłodzenie boksowe, bez dodatkowej karty graficznej, więc ze spokojem taka obudowa wystarczy. Bez zbędnych bajerów, bez okien, bez LGB, bez niczego, po prostu aby to wszystko razem współgrało. I wydaje mi się, że taka obudowa będzie naprawdę zaspokajała. Potrzeby całego zestawu komputerowego i kosztuje ona, mój drodzy, 219 złotych. No i przejdźmy sobie do naszego koszyka. Cały zestaw w podsumowaniu 1883 zł na dzień dzisiejszy, na dzień nagrywania tego materiału. Wydaje mi się, że cena jest całkiem spoko. No i teraz, tak, jak już mówiłem o upgrade'zie, oczywiście możemy go zupgrade'ować. Możemy sobie na przykład. Jeżeli byśmy nie chcieli w przyszłości tak naprawdę, e, czy jeżeli chcielibyśmy w przyszłości sobie zagrać na, na tym komputerze, możemy sobie doinwestować w niedrogą kartę graficzną, e, w Radeona 6600 na przykład e, i tutaj, e, tutaj zobaczcie ceny, możemy go kupić no, w promocji nawet ponad, poniżej 1000 zł, tutaj mamy Challengera na przykład za... 999 zł, no załóżmy, że będzie on kosztował tysiaka, więc plus minus 1000 zł, jakbyśmy chcieli 2800 i mamy komputer, na którym coś pogramy, natomiast do pracy biurowej ze zintegrowanym układem graficznym w zupełności nam coś takiego wystarczy. No i moi drodzy, tak jak widzieliście, no nie trzeba tak naprawdę wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, aby mieć już komputer. Możemy tutaj, no w tym przypadku jest to komputer bardziej biurowy do zadań codziennych, do codziennego użytku, do pracy właśnie w Wordzie, w Office, tutaj w różnych aplikacjach typu. No nawet, ale nawet takie aplikacje jakieś tam graficzne, typu Canva na przykład, ze spokojem też Wam pójdzie, nie macie się czym przejmować. Takie podstawowe, podstawowe Rzeczy. No tutaj wiadomo, że jeżeli chodzi o gaming, no to w jakieś gry zagracie, natomiast bardziej bym się skupił na takiej właśnie pracy typu właśnie przeglądanie internetu, wystawianie aukcji, no taki po prostu do zadań codziennych. Moi drodzy, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takiej serii, czy taką serię robić tutaj dla Was odnośnie komputerów z różnych przedziałów cenowych. Zobaczymy jak to wyjdzie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.